Bombowiec TV, jesteśmy właśnie przed sesją. Tutaj Kamil będzie miał robione zdjęcia na roll-upy, także współpraca jak najbardziej się rozkręca. Widzicie koszulkę właśnie dla tej firmy, to będziemy robić. Ale póki co wyłonimy zwycięzcę konkursu. Godzina 18 wybiła. Tutaj mamy magiczną puszkę z nazwiskami. Żeby nie było lipy, to tutaj zaraz pokażę, jak to wygląda, a losować będzie Kamil. O, śmiało. Wszyscy są. Kamil? Sprawdźmy, no jest tego trochę. Zobaczymy, kto będzie się suplementował naszymi odżywkami. Uwaga. Wszyscy wyczuwają napięcie. Telefony dzwonią już po nagrody. Już się zaczyna. Uwaga. Uwaga. Jedna karteczka. Tak, jedna. Uwaga. I? Krzysiek T. Tak więc gratulujemy Krzyśkowi T. Skontaktujemy się tam na Facebooku. Filmik będzie wrzucony. Rozmiar koszulki naturalnie nam podasz i... Trzeba powiedzieć, że mamy tylko 3XL-ki i 4XL-ki. Tak? Tak, więc musisz być duży. Nie no, żartujemy oczywiście, dobierzemy odpowiedni rozmiar. Także... Pokazać, żeby nie było, że... No, zaraz przyjdziemy do kamerki, także gratulujemy zwycięstwa i liczymy na jakąś fajną koszulkę. Fajne zdjęcie w tej koszulce i jakieś pozdro dla teamu Bombowiec. Siła! Siła! Co, jak po nagu chodzisz u ludzi? A jest tu po sesji. Coś tam żeśmy nagrali i zdjęcia, teraz coś będziemy z tym robić. Mamy tu specjalistów. Zobaczymy. Tutaj może fotograf się przedstawi i zareklamuje się troszkę. To pomnienie Tomek. I zapraszam na zdjęcia. Tutaj może jakiś adres, nie wiem, na Facebooku, coś takiego. Tomasz Jurasz, Facebook. Można wpisać w każdej chwili. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo... Jak Kamil będzie mały na zdjęciach, to nic współpracy. Nie, ale konkretnie sprzęcie ich widzicie. Cały pokój zaadaptowany. Wiedzieli, że nawet ja bym był duży na zdjęciach. Także będzie dobrze. Wojtuś, powiedz nam, jakie masz plany co do najbliższego czasu. Czy gdzieś jeszcze wychodzisz? Jak po tych mistrzostwach Europy? Bo może pochwalisz się, które tam miejsce zdobyłeś, bo coś w trawie piszczy, że było dobrze. No tak, coś w trawie piszczy. Było bardzo dobrze, jak dla mnie nawet miejsce w sumie trochę zaskoczeniem, bo nie myślałem, że będzie aż czwarte. Szczerze, to tak liczyłem po cichu na finał, ale nic więcej, bo jak zobaczyłem chłopaków, to naprawdę poziom w tym roku był masakrycznie wysoki. Co mogę powiedzieć jeszcze? No teraz mam zamiar wyjść w Opolu 1 czerwca. W kategorii ciężkiej. Tam oczywiście będziemy też się wystawiać z naszym stoiskiem USN. Także zapraszam od razu wszystkich na tą imprezę. Co jeszcze? No będę wychodzić na pewno w kategorii najcięższej, plus 90 kilo. No a co później, to zobaczymy. No, mamy jakieś tam plany na dalsze starty, ale to wszystko jest uzależnione od tego, jak będziemy się dogadywać ze sponsorem, jakie tam będziemy mogli wykonywać wyjazdy. No, dokładnie tak to wygląda. Będziemy stali w Opolu 1 czerwca, tak? Tak. Tak, więc zapraszamy wszystkich.
Będzie fajna impreza, naprawdę dużo ekip się tam będzie rozstawiało, będzie na co popatrzeć, czego skosztować. Naturalnie zrobić sobie zdjęcie z koniem Kamilem. Kamil może jakieś przypadkowe bicki. No, ja muszę tutaj powiedzieć, że już jutro debiut, startujemy w Akademickich Mistrzostwach Polski w kategorii męska sylwetka. Takie małe przetarcie, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Dzisiaj się odwadniam, samopoczucie do bani, ale miejmy nadzieję, że jutro jakąś tam żyłkę będzie widać na zawodach. Otrzymał oczywiście, także myślę, że forma jutro powinna być, także będzie walka. Tak właśnie, tyle chcieliśmy powiedzieć. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?